Aż sama się sobie dziwię, że na pomysł nagrania tego filmu nie wpadłam wcześniej, no ale lepiej późno niż wcale. Mamy piękną wakacyjną pogodę, a ja chciałabym pokazać Wam książki, do wnętrza których bardzo chętnie udałabym się w taką wakacyjną podróż. Jeżeli oczywiście byłaby taka możliwość wniknięcia do tego świata, który został w nich przedstawiony. Już nie będę przedłużała, tylko pokażę Wam, co tam wyszperałam w tej mojej biblioteczce. Oczywiście, jak wiecie, ostatnio mam prawdziwą słabość do mitologii słowiańskiej, stąd myśląc o świecie, do którego bym się wybrała, pomyślałam o tym świecie ze Starej Słaboniowej i z Piekła Duchów Joanny Łańcuckiej. No bo pomyślcie sami, chyba nie ma przyjemniejszych wakacji niż wakacje na polskiej wsi na Podlasiu u starej babuszki, która zna dawne legendy, podania, która kontaktuje się z tymi mitycznymi stworzeniami, stworzeniami z mitologii słowiańskiej, która jest walcza, która jest taką polską Buffy po strach wampirów. No to by były na pewno niesamowite wakacje, na pewno niezapomniane wakacje i na pewno przeżyłabym podczas nich całą masę niesamowitych przygód. Tylko mam nadzieję, że z tego Podlasia wróciłabym w całości, ale mam wrażenie, że akurat o to zadbałaby już Stara Słaboniowa, więc to jest mój pierwszy typ. W ogóle podeszłam do mojej biblioteczki i akurat w przypadku tej pierwszej książki w ogóle nie musiałam się zastanawiać, bo chciałabym tam trafić. I przy okazji druga książka, nie mam jej obok siebie, bo słuchałam jej z audiobooków, to jest cykl Kwiat paproci, o którym mówiłam Wam wczoraj. Również bardzo chętnie wybrałabym się do tego świata wykreowanego przez Katarzynę Berenikę Miszczuk na wakacje, dlatego że to jest XXI wiek, więc nie musiałabym rezygnować z YouTube'a, z Facebooka i z tego wszystkiego, a mogłabym zyskać właśnie jakieś stwory z mitologii słowiańskiej i poznać szeptuchy jakichś innych niesamowitych, jakieś inne niesamowite osoby, więc to jest właśnie Kwiat paproci, to jest mój drugi typ. Ostatnio też będąc na Podlasiu odwiedziłam kilka skansenów, no i to też może skłoniło mnie teraz do wyboru takich, a nie innych lektur, do których chciałabym się przenieść. Edward Redliński, Konopielka. Jeżeli jeszcze nie czytaliście Konopielki, no to ja z całego serca polecam, szczególnie jeżeli lubicie takie wiejskie klimaty i taki wiejski sposób mówienia i myślenia sprzed wielu lat, no to ja polecam. I dlaczego bym się tam przeniosła? Właśnie dlatego, żeby zobaczyć ten utracony już wiejski świat na własne oczy. Żeby móc poznać tych bohaterów, tych mieszkańców Taplar, którzy od pokoleń żyją spokojnie i po Bożemu, w ciemnocie, brudzie i zabobonie. No i właśnie dlatego chciałabym tam trafić. Tam bym się odcięła od tych wszystkich nowych technologii i mogłabym spokojnie odpocząć. Przy okazji powykonywałabym jakieś tam prace w polu, zobaczyłabym, jak to dawniej wszystko wyglądało, jak żyło się w takich chatach, które teraz możemy właściwie zobaczyć tylko w skansenach. No i to też na pewno byłaby niesamowita przygoda. Stwierdziłam też, że podczas jakiejś tam letniej soboty, czy tam kilkuletnich dni, bardzo chętnie wybrałabym się na wesele. To wesele opisane przez Stanisława Wyspiańskiego. Zobaczyłabym może te postaci, które pojawiały się w tych majakach osób z wesela. No i to też byłoby na pewno niesamowite przeżycie. A tak bardziej troszeczkę z literatury światowej, bo widzę, że utknęłam chyba w literaturze polskiej, czyli w Polsce na wakacjach jest mi bardzo dobrze, taki z tego wniosek. Michael Cramay, Sweetland. Jak widzicie, wyruszyłam dość daleko, bo do Nowej Fundlandii, to tam toczy się akcja tej książki. Dlaczego Nowa Fundlandia? Dlatego, że ona jest tutaj opisana w fenomenalny sposób, także pamiętam, jak ją czytałam, też latem zresztą, i aż czułam ten powiew chłodu, co wobec tych naszych ostatnich polskich upałów byłoby zbawienne, więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że o co chodzi w tej książce? Mamy wysepkę w Sweetland, na której żyje kilkudziesięciu mieszkańców. Dawniej trudnili się rybołówstwem, teraz to rybołówstwo już trochę podupadło, no i rząd chciałby tych wszystkich mieszkańców przesiedlić, ale tylko jeżeli wszyscy się na to zgodzą. A tymczasem jedna osoba, Moses Sweetland, nie chce się na to zgodzić i nie chce opuścić swojej ukochanej wyspy.
No i jeżeli ktoś tak uparcie trzyma się tego swojego kawałka ziemi, to znaczy, że tam naprawdę musi być coś niesamowitego. Już pomijam tutaj całą fabułę, ale coś tam musi być. I chciałabym zobaczyć tę nową Fundlandię, te widoki, ten trochę mroźniejszy od naszego klimat i na pewno to też byłoby niesamowite. No i tak jeszcze grzebałam w tych książkach i wygrzebałam Ulanę Józefa Ignacego Kraszewskiego. Ulana to jest książka, której akcja dzieje się na wsi. Jak przypuszczacie, skoro napisał to Józef Ignacy Kraszewski, to nie jest to wieś współczesna. No i tam pan z pobliskiego dworu zakochuje się, albo wydaje mu się, że się zakochuje, w wieśniaczce. Ona tej miłości nie chce. Kończy się to nie najlepiej, nie chcę spoilerować, kończy się to nie najlepiej, ale dlaczego chciałabym tam trafić? Dlatego, że chciałabym zostać obserwatorką tej historii, w której pan z dworu zakochuje się w jakiejś wieśniaczce i mogłabym to wszystko jakoś to tam obserwować, żyć życiem tej całej wiejskiej społeczności. I to też na pewno sprawiłoby, że moje wakacje byłyby nietypowe, interesujące, coś by się cały czas działo. No i na koniec książka, której też nie mam w mojej biblioteczce, nad czym straszliwie boleję. Chodzi mi o pierwszą część W poszukiwaniu straconego czasu, czyli W stronę Swana, bo ta książka mnie urzekła. To była książka, którą czytało się w niesamowity sposób, bardzo wolno, ale też bardzo uważnie. To jest książka z niesamowitym klimatem. Chciałabym na pewno przeczytać kolejne części W poszukiwaniu straconego czasu. No i właśnie, wydaje mi się, że to byłby świat idealny na wakacje, ponieważ świat wspomnień jest zawsze takim światem leniwym, światem, w którym na pewno można by było wypocząć, dlatego w poszukiwaniu straconego czasu, dlatego W stronę Swana. Jeżeli nie czytaliście, to też naprawdę polecam i mam nadzieję, że w końcu będę miała okazję przeczytać te kolejne części W poszukiwaniu straconego czasu, bo przeżyłabym wtedy naprawdę niesamowite, spokojne, takie sielankowe, ale jednocześnie dające do myślenia wakacje. I z tymi książkami dzisiaj do Was przyszłam. Może o czymś nie słyszeliście, może czegoś nie czytaliście. Wszystkie te książki Wam polecam, bo uwielbiam Ulanę, Sweetland też uwielbiam, zresztą jak całą twórczość Michaela Crameya. Wesele to w ogóle jest chyba moja ulubiona, oprócz Nadniemnym, lektura. Wesele to jest taka lektura przy czytaniu, której za każdym razem odkrywam coś nowego, coś głębszego. Konopielka też zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. No i ukochana Stara Słaboniowa i Z piekła duchy. Jeżeli lubicie takie klimaty opowieści starej babci, opowieści gdzieś tam w takich wieczornych legend, baśni, no to bardzo polecam, bardzo, bardzo, bardzo. A póki co się z Wami żegnam, zachęcam Was do zerknięcia na moją recenzję cyklu Kwiat paproci, no i czekajcie na kolejne filmy. Pa, pa!